Wyobraź sobie najbardziej na północ położone miasto świata. Miejsce, w którym idąc po kebaba, możesz natrafić na 20-stopniowy mróz. Do sklepu nie pójdziesz poza tym bez broni palnej, albowiem istnieje ryzyko ataku ze strony niedźwiedzi polarnych, których liczebność przewyższa tu liczbę ludzi. Witamy na Spitsbergen, miejscu, gdzie zabronione jest umieranie. Cześć, nazywam się Wojtek i moim marzeniem jest wyjechać na Longyearbyen celem napisania reportażu o tym miejscu i odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie wolno tam umierać i być pochowanym. Niektórzy z nas, będąc dziećmi, wieszali na ścianach swoich pokoi koszulki ulubionych piłkarzy, ewentualnie plakaty ulubionych wykonawców. Jednak ja zawsze chciałem być Ryszardem Kapuścińskim i napisać swój własny reportaż. Sam reportaż może być o wszystkim. Na przykład próbie ucieczki ryby z targu w Wietnamie. Może opowiedzieć historię samotnego rybaka z greckiej wyspy. A nawet wyjaśnić, skąd się wzięły potwory na amerykańskich stepach. Mój reportaż pragnę napisać o Longyearbyen, a więc największym mieście na Spitsbergen, gdzie zabroniono ludziom umierania. W praktyce wygląda to tak, gdy ktoś jest bliski śmierci, delikatnie prosi się go, aby w miarę szybko rozważył powrót na stały ląd, gdyż pochówek na Longyearbyen jest niemożliwy. Moich informacji pragnę zaczerpnąć u samych źródeł. Chciałbym spotkać się z burmistrzem, który przecież musiał wydać w tej sprawie jakiś dekret, pracownikami szpitala, no i samymi seniorami, aby spytać ich, czy w świecie, gdzie nie wolno im umierać, człowiek bardziej myśli o opuszczeniu ziemskiego padołu. A więc teraz, drogi słuchaczu, zagraj ze mną w grę i zostań ze mną, chociaż na parę minut, reporterem. Pierwsza pozycja na naszej liście to przewidywany budżet wyprawy. Z czym musimy się liczyć i w jakich kosztach się zamkniemy? W moim wypadku, mimo że loty z Warszawy do Oslo są w miarę tanie, to cenę winduje trochę dalsze połączenie do Longyearbyen. Całość powinna się jednak zamknąć w 2000 zł. Nocleg to około 5000 zł. Dużo, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że to 8 nocy z wliczonymi śniadaniami. Dlaczego te wliczone śniadania są takie ważne? Ponieważ Longyearbyen znajduje się na końcu świata i wszystkie produkty trzeba dostarczyć im drogą morską bądź powietrzną. Cena obiadu to średnio 92 zł, mleka 15 zł, nie mówiąc już o bochenku chleba. Koniec świata. Punkt drugi. Wybierz odpowiedni czas na swój wyjazd. Ja na przykład planuję mój wyjazd na marzec 2023 po zakończonej nocy polarnej, która trwa kilka miesięcy. Łatwiej wtedy spotkać się z ludźmi i zrobić reportaż, gdy za oknem słońce. Celem mojej wyprawy nie jest pojechanie na Spitsbergen, żeby dokarmiać niedźwiedzie i patrzeć na foki. Celem mojej podróży jest napisanie reportażu. Chciałbym wszystko to, co zobaczę, czego doświadczę i się dowiem, przelać na papier. Gdy więc będę w stanie fizycznie trzymać się w dłoni mój reportaż Umieranie Niewskazane, właśnie wtedy będę wiedział, że moje marzenie zostało zrealizowane. Z jakimi trudnościami możesz się jednak spotkać jako początkujący reporter w terenie? Możesz natrafić na dzikie zwierzęta, możesz pomylić ścieżki i się zgubić. Jednak największą trudnością może być przekonanie rozmówców do spotkania i rozmowy. Ale pamiętaj, jesteś reporterem i poradzisz sobie w każdej sytuacji. Każdy reportaż potrzebuje dobrego researchu. Kapuściński pisał, że na jedną napisaną stronę w swojej książce przeczytał 100 innych stron. Stąd ja również przeczytałem wiele na temat Longyearbyen, oglądałem filmy i robię duży research. Reportaż, niezależnie od tematu, zawsze ma to samo. Trzeba się dobrze przygotować. Gratulacje, młody reporterze. Doszliśmy do końca naszej drogi. Udało Ci się stworzyć Twój reportaż. Jesteśmy na finiszu. Jak reagujesz, gdy spełnia się Twoje marzenie? Oczywiście robisz Artura Partykę. Zdecydowanie. Albowiem marzenia są po to, żeby je realizować. Jeśli mnie nie wpuszczą drzwiami, wejdę oknem. A może nawet strychem lub piwnicą. No i tak sobie myślę, że już po wykonaniu tych skoków Artura Partyki czas zająć się zaplanowaniem. Stąd wracam do domu i mówię mojej ukochanej małżonce, że muszę kupić te pozostałe 40 tytułów o Spitsbergenie, bo jadę, planuję i spełniam swoje marzenie.